Poranny gość Radia Zachód. Marcin Sasin, witam Państwa w studiu. Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam Państwa. Panie ministrze, zacznijmy może od bezzałogowca amerykańskiego, który na szczęście bezpiecznie wylądował. Wiem, że pan dostawał jako wiceminister obrony narodowej odpowiednie informacje w tej sprawie. Czy wszystkie procedury zadziałały tak jak trzeba, żeby po prostu mieszkańcy byli bezpieczni? Zdecydowanie tak. Rzeczywiście od pierwszej chwili otrzymywaliśmy sygnały dotyczące po pierwsze sytuacji, a po drugie działania, które zostały podjęte, aby zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom. Oczywiście chodziło o to, żeby ten bezzałogowiec, duży bezzałogowiec, mógł spokojnie wylądować i wylądować w takim miejscu, jeśli nie może wylądować na lotnisku, to w takim miejscu, które gwarantuje, że teren będzie odpowiednio zabezpieczony i mieszkańcy nie będą mogli czuć się zaniepokojeni. Być może to zaniepokojenie wywoływał fakt, że pojawiła się żandarmeria, że były zamknięte niektóre drogi, bo trzeba dmuchać na zimne, trzeba zabezpieczać nawet wtedy, kiedy jest wszystko przygotowane, ale zawsze może coś się przydarzyć i zrobiliśmy wszystko, żeby takiej sytuacji, która byłaby zagrożeniem, uniknąć i udało się. Czyli procedury po prostu zadziałały? Procedury zadziałały. To jest bezzałogowiec Stanów Zjednoczonych. Prawie 2 tony. Tak, 20 metrów rozpiętość skrzydeł, 11 metrów długości, więc to jest duży bezzałogowiec z dużymi możliwościami. Ale on na szczęście nie był uzbrojony i nie było potrzeby ingerowania takiego, które dawałoby jakieś poczucie zagrożenia dla mieszkańców. Czyli wyciągnięto lekcje, czy wyciągniemy lekcje, jeśli chodzi o zamieszanie z pieniędzmi w ramach unijnego programu amunicyjnego. Polska dostała 2 miliony z puli 500 milionów, bo po prostu nasz przemysł amunicyjny nie ma się najlepiej. Czy zmieni się strategia produkcji amunicji w Polsce? Na to wskazywał chociażby wczoraj w Polsat News były szef Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak. Przede wszystkim musi się zmienić strategia nie tylko wobec amunicji, ale wobec całego przemysłu obronnego. Przemysł obronny musi być zmodyfikowany, musi uzyskać zdolności, które będą gwarantowały dostawy dla potrzeb wojska, a w takim szczególnym zagrożeniu musimy określić priorytety tych dostaw. I na pewno aspekt amunicyjny, amunicji artyleryjskiej jest pierwszoplanowy. Jest... No pokazuje to sytuacja na Ukrainie. Dokładnie. Chociaż jeżeli kiedyś ktoś analizował, jakie mogą się pojawić zagrożenia, ja pamiętam takie rozmowy jeszcze z czasów przewodniczenia Komisji Obrony Narodowej, to raczej nikt nie zakładał, że będzie to taka, jeżeli się pojawi jakikolwiek konflikt zbrojny, już nie mówiąc o wojnie, to że nie będzie to wojna taka tradycyjna, konwencjonalna, że raczej się pojawi dużo większe zagrożenie z powietrza i ono oczywiście dalej jest, że właśnie bezzałogowce będą tymi nośnikami głównych zagrożeń i samoloty, zwłaszcza samoloty typowo bojowe. Natomiast teraz pokazuje nam sytuacja na Ukrainie, że to jest konwencjonalna wojna oparta na działaniach artyleryjskich i dlatego my musimy być na pewno do tego dobrze przygotowani. Musi się strategia zmienić i się zmieni. My chcemy, aby dokonując transformacji, nie tylko modernizacji technicznej polskiego wojska, ale takiej szeroko rozumianej transformacji wojska, uwzględniać polski przemysł obronny w każdych działaniach dotyczących zakupów dla potrzeb wojska. To nie może być tylko i wyłącznie tak, że sięgamy, przepraszam za określenie, po sprzęt spółki, po sprzęt, który znajduje się gdzieś wyprodukowany na świecie. Że jeżeli chcemy kupić jakiś sprzęt, to musi być transfer technologii, to musi być udział polskiego przemysłu w produkcji tego sprzętu, także amunicji. I taka ma być wasza polityka, rozumiem, tak? Taka będzie ta polityka, ona już się w tej chwili zaczyna, jeżeli chodzi o amunicję również. Ubolewam nad tym, że niestety nie dość przygotowanie wnioski, które zostały złożone do Komisji Europejskiej, bo dawały one szansę na to, żebyśmy już pozyskali określone środki
wnioski finansowe, że te wnioski spełniły wszystkie wymagania. One były po prostu słabo przygotowane albo nie na to, co było priorytetem. Priorytetem jest amunicja artyleryjska 155 i 120 mm, a wnioski pojawiały się na łuski. Na łuski do karabinów, które na pewno w tej chwili tym priorytetem nie są. No, jak stare myśliwskie przysłowie mówi, lepiej nosić niż prosić, więc lepiej mieć te magazyny pełne. A jak pan patrzy na, bo po tym całym zdarzeniu, po tej informacji, ile dostaniemy na przemysł amunicyjny z budżetu Unii Europejskiej, wywołała się dyskusja i wojna polityczna także w Zjednoczonej Prawicy. Jak pan jako polityk lewicy patrzy na to, że obóz prezydencki pokłócił się w tej sprawie z obozem Prawa i Sprawiedliwości? Ja muszę oczywiście, nie chcę tutaj używać kategorii takich typowo politycznych i nie chcę traktować tego, a przecież mówiliśmy. Bo rzeczywiście wskazywaliśmy, że słabość przygotowań była ogromna w wielu obszarach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o obronność. Natomiast przede wszystkim pokazuje to prawdę. I cieszę się, że są tacy politycy prawicy, którzy nie tocząc wojny, bo nie chcę tego wojną nazywać, ale mówią otwartym tekstem, jak pan minister Błaszczak i jego ekipa rządziła w Ministerstwie Obrony Narodowej, jakie podejmowała decyzje. Proszę państwa, my tych informacji o tych słabościach, które są, mamy zdecydowanie więcej. Obejmują one nie tylko ten obszar dotyczący amunicji. To dotyczy przede wszystkim takiej filozofii funkcjonowania polskiej armii, strategicznych planów obronnych, strategii bezpieczeństwa narodowego i wszystkiego tego, co stanowi o doktrynach i działaniach, które te doktryny mają realizować. Dlatego też od razu w tej chwili przygotowujemy audyt i ten audyt będzie zaprezentowany na niejawnym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej wszystkim członkom komisji. Nie chcemy mówić o wszystkich swoich słabościach, bo naprawdę nie warto ułatwiać pozyskiwania informacji naszym przeciwnikom. Mówi, i nie myślę tutaj o przeciwnikach politycznych, tylko po prostu o wrogach. Chcemy, żeby zrobić to w taki sposób, aby ci, którzy są do tego predysponowani, którzy mają dostęp do informacji o charakterze niejawnych, mieli pełną świadomość, jak jest i co chcemy zrobić, żeby to zmienić. Tylko, że Mariusz Błaszczak odpowiada na tę krytykę, że to nieprawda, że przede wszystkim dla poprzedniego polskiego rządu ważne było, żeby zakupić i kupić jak najszybciej odpowiednią liczbę sprzętu wojskowego, tak żeby armię nasycić tym sprzętem, a wszelka krytyka jest po prostu krytyką polityczną. Jak słucham tej filozofii pana ministra Błaszczaka, to proszę mi wybaczyć, ale to jest naiwne i dyletanckie po prostu. Świadczy o tym, że on niczego się przez ten czas nie nauczył, bo to nie chodzi o to, żeby zapożyczyć się i kupić to, co jest. My musimy określić dokładne działania, jeżeli będziemy wiedzieli, jakie nas mogą spotkać nieszczęścia. Powiedziałem to najbardziej ogólnie, a dokładnie chodzi o to, kto, skąd, jakimi siłami może nas zaatakować. Jakie powinniśmy przedsięwziąć działania, które będą dawały odpór temu atakowi. Do tego ataku określone narzędzia. Te narzędzia to jest i uzbrojenie, i sposób przygotowania całego państwa, całego kraju. Zbudowania odporności państwa na różnego rodzaju ataki. No. W tej kwestii zapomniano w ogóle o obronie cywilnej, o ochronie ludności. Dopiero przecież ustawa, która weszła w życie obronie ojczyzny, zniosła obronę cywilną. To PiS zrobił. To jest po prostu karygodne. My naprawdę nie chcę używać argumentów politycznych, bo dla mnie bezpieczeństwo jest polską racją stanu i musimy się skoncentrować na tym, żeby wyeliminować te słabości. Dlatego przygotowujemy ustawę o obronie cywilnej. Mieszkańcy naszego kraju muszą wiedzieć, że jeśli się pojawi jakiekolwiek zagrożenie, to muszą rozpoznać, jaki jest alert, co mają na podstawie tego alertu robić, gdzie się udać. Musimy wiedzieć, jak udzielić pomocy temu, kto tej pomocy potrzebuje. Zbudować schrony, obiekty, chronić obiekty infrastruktury krytycznej. To jest cały pakiet działań, które musimy podjąć. Tylko wie pan, jak rozmawiam z ludźmi tutaj w Gorzowie, czy ze znajomymi, to oni nie chcą słyszeć o tym, że jest jakieś zagrożenie. Tymczasem na konferencji poświęconej rocznicy wstąpienia do NATO generał Kukuła mówi wprost,
musimy się przygotować do wojny. Koniec, kropka. I teraz od was, od polityków zależy, a myślę, że powinniśmy wymagać szybkich reakcji. Czy my mamy czas? Bo pan mówi audyt, pan mówi, że musimy pracować nad pewnymi rozwiązaniami. Tylko pytanie, czy my mamy czas? Wie pan, jeżeli chciałby pan, żebyśmy udzielili odpowiedzi tak, robimy już natychmiast i wiemy, co mamy robić, to każda sytuacja, każde dokładne działanie powinno być poprzedzone analizą stanu istniejącego. Okej, tylko to nie może trwać wiecznie. Ten audyt już jest zakończony. Z tej analizy wyciągnięte wnioski określające strategię postępowania i na tej podstawie określone plany obronne. I jednocześnie równolegle właściwie wdrażać w życie wszystko, co dotyczy obrony cywilnej i ochrony ludności. I to w tej chwili rozpoczynamy. Zaraz będzie procedowana uchwała, ustawa w Sejmie z zakresu obrony cywilnej. Mówiliśmy o produkcji amunicji. Większość zakładów amunicyjnych jest rozlokowana na granicy wschodniej. I wczoraj generał Andrzejczak także w Polsacie News mówił, że być może rząd powinien rozważyć budowę zakładów na przykład w województwie lubuskim. Wszystko jest możliwe i na pewno nie jest to tak, że najszczęśliwszym miejscem na realizację różnego rodzaju przygotowaniu infrastruktury obronnej to jest ściana wschodnia. Bo tam jest po prostu zasięg rakiet z Kaliningradu i łatwo można przewidzieć, że te elementy będą przede wszystkim atakowane. Więc niewątpliwie to umiejętne rozśrodkowanie infrastruktury produkcyjnej jest bardzo potrzebne. Ja nie chcę w tej chwili określać precyzyjnie, czy to będzie województwo lubuskie, zachodniopomorskie, czy dolnośląskie, ale na pewno te województwa mają ten swój potencjał i warto ten potencjał wykorzystać. Dania chce wprowadzić powszechną służbę wojskową dla kobiet. W Niemczech przeprowadzono ankietę i 52% społeczeństwa jest za tym, żeby przywrócić pobór. Czy i kiedy taka dyskusja u nas? Czy jest to możliwe? W tej chwili jeszcze nie, ale być może w perspektywie do tego również dojdzie. Natomiast ja jestem zaskoczony niezwykle pozytywnie faktem zainteresowania służbą wojskową. No dzisiaj spotyka się pan w Gorzowie z klasami mundurowymi. Tak, spotykam się z młodzieżą. Uważam, że ten kontakt z nimi daje taką nadzieję, że ten duch patriotyzmu, duch taki proobronny będzie się rozwijał w Polsce. Ale zaskoczony jestem pozytywnie tym, jak dużo osób przystępuje w tej chwili do służby wojskowej. To jest naprawdę ogromna rzesza ludzi, która sami nad tym się zastanawiamy. Czy to zainteresowanie wynika z faktu zagrożeń, czy wynika z faktu, że służba wojskowa daje takie poczucie bezpieczeństwa i stabilności pracy. Wojsko to nie tylko praca. To nie tylko stabilność, to przede wszystkim wyzwania, to jest przede wszystkim służba i odpowiedzialność za państwo i za drugiego kolegę, którego mamy obok. I w takiej filozofii chcemy budować polskie siły zbrojne. Na koniec chciałem zapytać o trwającą kampanię, bo jest pan w województwie lubuskim, w Gorzowie, wspiera pan w tej kampanii także tutejszą Nową Lewicę, ale w wielu spotkaniach poświęconych tym wyborom mówi pan o tym, żeby wpłynąć na lepszą współpracę rządu z samorządem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Jak to można zrobić? Zdecydowanie. Uważam, że nie może być tak, iż samorządy funkcjonują jakby w oderwaniu od wojska i wojsko funkcjonuje w oderwaniu od samorządów, bo przecież jednostki wojskowe znajdują się na terenie określonych miast, określonych gmin i ta współpraca powinna być naturalna i cieszę się, że w wielu miejscach tak jest. Tam, gdzie nie jest, trzeba ją poprawić. Specjalnie powołano przy Ministrze Obrony Narodowej zespół taki doradczy, składający się z przedstawicieli środowisk samorządowych, powiatowych, wojewódzkich, ale także i gminnych, po to, żeby oni przenosili swoje pomysły, swoje propozycje dotyczące usprawnień w tym współdziałaniu. Ale niezależnie od tego, że budować trzeba wspólną infrastrukturę, bo wojsko przecież z tej infrastruktury miejskiej też korzysta, to przede wszystkim musimy zbudować ten system bezpieczeństwa,
państwa oparty na obronie cywilnej. I tu samorządy mają ogromną rolę do spełnienia, bo to jest realizacja i budowa obiektów ochrony, czyli schronów, budowa obiektów publicznych, które mogą przewidywać takie miejsca, które będą miejscami, w którym może ludność się schronić na wypadek zagrożenia. I to wszystko jest potrzebne tylko wtedy będzie mogło być zrealizowane, kiedy będą wokół nas dobrzy samorządowcy, dobrze rozumiejący zagrożenia i odpowiedzialność za mieszkańców. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.